To jest Towarzystwo Sportowe Podcast Dziennikarzy Radia Z. Krzysztof Wilanowski. Marcin powida, kłaniamy się nisko. A dziś gościem Radia Z jest Piotr Szefer, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i były speaker reprezentacji Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie to CV masz bogatsze, ale skupiamy się dzisiaj w Radio Z tylko na tych dwóch kwestiach. Tak, CV jest bogatszy, natomiast nie ukrywam, że boli mnie to były. To słowo były, ono boli. Pewnie nie tylko mnie, ale po ośmiu latach przygody jest to coś, co wzbudza sentyment. No dobrze, to w takim razie namówiłeś nas. Zaczynamy od tego, jak to się działo na stadionach. Czy tobie utkwił w pamięci jakiś jeden szczególny mecz z takiej perspektywy twojej właśnie spikera Ja nawet powiedziałbym, mąskiego. że on nie tyle utkwił, co zdefiniował mnie jako spikera. I to był mecz Polska-Niemcy. Polska-Niemcy, który wygraliśmy na narodowym 2-0. Przypominam, że to był jeden z pierwszych meczów Niemców po zdobyciu tytułu Mistrzów Świata w 2014 roku. No i tam byłem z tym speakerem i powiem szczerze, że atmosfera przed tym meczem Polska początek Adama Nawałki kontra Niemcy Mistrz Świata potężna drużyna. Ta atmosfera była taka, że nie spodziewaliśmy się niczego wyjątkowego, nie mieliśmy wielkich oczekiwań po tym spotkaniu. Raczej skupialiśmy się na tym, żeby pod kątem organizacyjnym nie wypaść źle w, w obliczu Mistrzów Świata. Natomiast y, padły te dwie bramki, te dwa pamiętne gole i miałem takie poczucie, że cały stadion też nie do końca wie, co się dzieje. Że to, to było tak niesamowite. To było pierwsze zwycięstwo Polaków nad Niemcami, no i to w takich okolicznościach. Czy ten gol wtedy strzelony przez Sebastiana Mile, to jest ten gol, do którego wracasz w myślach najczęściej, czy są jeszcze jakieś inne bramki, które, e, które są w takim twoim ostatnio młodym słowie topie? Tych bramek reprezentacji Polski które wspominam jest wiele, ale to dlatego, że trafiłem na taki wspaniały okres, na, na okres nawałki i lewandowskiego w szczytowej formie. Także miałem przyjemność reprezentować też Polskę na mistrzostwach Europy we Francji. Byłem na wszystkich meczach Polaków i tam również byłem speakerem polskojęzycznym. Więc tych, tych bramek było, było, było wiele i, i tam też no, pamiętamy te niesamowite emocje. To, to jest. Ja, ja pokazuję przypominam zawsze te turnieje, takie jak, jak mistrzostwa Europy we Francji. Jako te zjawiska społeczne, coś znacznie więcej niż piłka nożna, kiedy cały naród skupia się na pewnym zdarzeniu, i kiedy przerywa się transmisję informacji politycznych, bo akurat ląduje helikopter z Wojciechem Szczęsnym, Warłamowie, tak? i tak dalej, i tak dalej. No i ja czułem się częścią tego całego zdarzenia, więc to jest coś, o czym na pewno wnukom będę opowiadał. No i mam nadzieję, że za naszego życia jeszcze tego typu zdarzenie się powtórzy. Słuchaj, tak sobie myślę, że na stadionach piłkarskich, na trybunach i na boiskach dzieją się czasami różne nieprzewidywalne rzeczy. Czy ty miałeś kiedyś taką, taki moment, taką przygodę, że zaschło ci w gardle i nie wiedziałeś, co o powiedzieć? Tak, o tak, o tak. Takim pamiętnym meczem był finał pucharu polski w 2017 roku kiedy kibice jednej z drużyn strzelali z rac do kibiców z drugiej drużyny. Ale to nie były takie zwykłe racy, tylko coś, co bardziej przypominało rakiety Ziemia-Powietrze Ziemia albo Ziemia-Ziemia. I jedna z tych rakiet straciła w telebim. Ale jak przeanalizuje się ten filmik, to ich było wystrzelonych kilkanaście. I niektóre z nich wylądowały na boisku, ale niektóre z nich wylądowały również na trybunach. No i pamiętam, że wykonuję swoje obowiązki jako speaker, akurat stanowisko miałem wtedy na trybunach. No i jedna z tych rakiet... Jak... 5, 10 metrów obok mnie uderzyła w ścianę. Więc muszę przyznać, że po takim zdarzeniu niespecjalnie chcę się dalej przebywać na trybunach takiego widowiska. Jest to coś, co sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, czy warto tutaj jeszcze być, czy może zejść już do, do budynku. A czy jakieś wpadki? Ho, oczywiście, że tak. <laughs> oczywiście ja mam to szczęście, że tę działalność spikerską zaczynałem bardzo wcześnie, bo w wieku 14 lat i wiele wpadek. Popełniłem na niskich szczeblach rozrywkowych, co potem pozwoliło mi wyciągnąć wnioski na przyszłość. Więc na tym wysokim szczeblu te wpadki były już zupełnie epizodyczne i to, to, to były incydenty. Natomiast rzeczywiście po drodze do, do reprezentacji Polski zdarzyło mi się kilka istotniejszych. Między innymi kiedyś przeczytałem składy obu drużyn, po czym zorientowałem się, że wziąłem kartkę ze składami z poprzedniego meczu. Więc wyobrażam sobie, że zdziwienie kibiców musiało być całkiem duże, kiedy usłyszeli nazwiska zawodników, którzy zupełnie zupełnie innej... Pozdrawiali ja, się tutaj. z trybun, kibice? Akurat ja zawsze z kibicami miałem bardzo przyzwoite stosunki, ale moim kolegom z zdarzało się, że przyśpiewka typu Proszę cię, proszę cię, proszę cię, zamknij się, wybrzmiała z 20 tysięcy gardeł. Na pewno nie jest to nic przyjemnego. Słuchaj, wspomniałeś o, o wpadkach, które się zdarzają w pracy speaker'a. Przejdziemy teraz trochę, już etap dalej do, do PZPN-u. Tych wpadek już tam nie było w trakcie wyborów. Wypełniłeś swoją rolę znakomicie. Powiedz, jak się wygrywa wybory w PZPN-ie? Bo tak sobie myślę, że wcale nie była to łatwa rola, bo poprzednia ekipa bardzo dobrze poruszała się, mam wrażenie, w obszarze PR-u. Szeroko rozumianego. Yy, miałeś od samego początku koncepcję, jak te wybory wygrać, czy, czy to się rodziło gdzieś po drodze? Oczywiście, wymaga to krótkiego wprowadzenia, że wybory w PZP nie mają swoją specyfikę. I to nie są wybory powszechne. To są wybory. Które rozstrzyga 118 delegatów, bo taki jest zapis statutowy, to są przedstawiciele związków wojewódzkich klubów i kilku przedstawicieli różnych środowisk, sędziów, trenerów, itd, tak i tak dalej. W związku z czym nie tyle chodzi o zbudowanie wizerunku medialnego kandydata, tak jak w wyborach politycznych powszechnych, żeby dotrzeć do mas, tylko chodzi o dotarcie do pojedynczych osób. Bo w przypadku 118 to jest jeszcze taka liczba, że z każdym, teoretycznie, przynajmniej można się spotkać i przekonać go do swoich pomysłów. I w związku z tym naszym zadaniem było logistyczne. Zorganizowanie tego procesu, żeby z każdym takim delegatem przynajmniej raz, dwa, być może trzy razy się spotkać w jak najlepszych warunkach i, i atmosferze, no i następnie w mediach odeprzeć ewentualne ataki. Nie ma w tym nic niezwykłego, akurat piłka nożna cieszy się olbrzymią popularnością, w związku z tym część tej kampanii rozgrywa się w mediach i chodzi tutaj w dużej mierze o zaatakowanie drugiego kandydata. Więc moją, moją rolą było głównie to, żeby ten, ten wizerunek kandydata jak najbardziej odpowiadał pozytywnej rzeczywistości. A czy jak negocjowałeś, powiedziałeś 118 delegatów, czy jak jeździłeś na te spotkania, czy coś cię zaskoczyło, czy na przykład pojechałeś w miejsce i nie spodziewałeś się akurat takiej, a nie innej reakcji? Oczywiście to środowisko jest bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy profesjonalne kluby sportowe, którymi zarządzają menedż menedżerowie korporacyjni z wieloletnim doświadczeniem, a z drugiej strony mamy wojewódzkie związki piłki nożnej, gdzie są tak zwani działacze. Tak? to, to działacz. Ja też przez kilka lat piastowałem tę zacną funkcję, którą określa się mianem działacza, ze wszystkimi jej urokami. Tak? Tutaj się delikatnie uśmiecham. Ale, ale dlaczego tak jest? Bo, no bo piłka jest zróżnicowana. Mamy kluby profesjonalne na samym szczycie tej drabiny i mamy kluby amatorskie i oba te środowiska są równie ważne. Powiedziałbym nawet, że ten dół piramidy jest znacznie szerszy i na nim się trzeba skupić. Więc nie ukrywam, że taka kampania jest miejscem, gdzie można napotkać wiele ciekawych zjawisk, ale to są zjawiska czysto społeczne. I takich różnic trzeba dotrzeć jednocześnie do tych, którzy obracają milionami i do tych, którzy milionów nigdy na oczy nie widzieli, bo zajmują się piłką amatorską. I ta piłka amatorska, ta piłka młodzieżowa jest dla nas niezwykle ważna. Czy, czy były zabawne zjawiska? Oczywiście, że były, natomiast y, pewnie większość z nich już na zawsze pozostanie w kuluarach i jak to w Vegas, prawda? Obowiązuje zasada Vegas. Co, co w Vegas, to, to zostaje w Vegas i tak samo co w kampanii wyborczej, to zostaje w kampanii wyborczej. A jeszcze jedną chciałem cię rzecz y, spytać przy okazji wyborów. Y, powiedz, czy twoim zdaniem <laughs> mentalnie się gdzieś zmieniła polska piłka w kontekście właśnie tych spotkań z ludźmi, <laughs> czy, czy jednak jest sporo pracy jeszcze do zrobienia? Oj, tutaj jest przepaść. I to polska piłka bez wątpienia zawdzięcza pierwszej kadencji Zbigniewa Bońka. Kiedy doszło do całkowitej zmiany stylu, wcześniej polska piłka bardziej przypominała rzeczywiście tę piłkę działaczowską. I żeby to było jasne, to nie jest pejoratywne, znaczy to, to, to ma swój urok, to jest coś, co jest bardzo blisko piłki, bardzo blisko tego realnego beneficjenta, tych piłkarzy, tych zawodników, tego, tego lokalnego, tej lokalnej atmosfery. Natomiast pierwsza kadencja Zbigniewa-Bońka zmieniła PZPN, a w związku z tym zmieniła też środowisko wokół PZPN na znacznie bardziej profesjonalne. No i to, to nie jest coś, co uszło uwadze opinii publicznej. Ta zmiana w zakresie postrzegania PZPN-u w opinii publicznej była diametralna. Ja w tym momencie nie podam konkretnych liczb, ale zmiana pomiędzy 2012 a 2016 rokiem była olbrzymia z perspektywy oceny wizerunku PZPN-u, oczywiście in plus. In plus. I dzisiaj PZPN bardziej przypomina nowoczesną korporację niż. Stowarzyszenie, którym było przed 2012 rokiem. I który model jest prawidłowy, to nie mi to rozstrzygać. Ja mogę jedynie powiedzieć, w którym modelu łatwiej realizuje się zadania, i moim zdaniem to jest ten model korporacyjny. A właśnie, jeżeli chodzi o te pomysły, czy, czy teraz łatwiej wprowadza się nowe pomysły, nowe idee, nowe programy do polskiej piłki? Bo wiemy, że na przykład jak pracowałeś w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, tam nie było łatwo. No. Powiem tak, korporacyjna struktura nie jest sama dla siebie. Znaczy, jeżeli budujemy firmę, to budujemy ją po to, żeby sprawnie realizowała zadania i cele. I na pewno dzisiaj. Kiedy wchodzimy do Polskiego Związku Piłki Nożnej Anno Domini 2021, to łatwiej jest przejąć stery tej organizacji, niż miało to miejsce w 2012 roku, bo wtedy to była zupełnie inna organizacja. Także ja nie mam co do tego wątpliwości. I rzeczywiście ten benchmark, który ja mam, jest dosyć wartościowy, bo działałem przez kilka lat w Małopolskim Związku Piłki Nożnej No i to jest zupełnie inny szczebel organizacji, więc to też nie można porównywać PZPN-u z, z MZPN-em, Małopolskim Związkiem, w sposób jedno, jeden do jednego. E bo, bo rzeczywiście ta organizacja w województwach, czy też jeszcze niżej, w powiatach i tak dalej, ona bardziej przypomina lokalne stowarzyszenia i nawet sposób zarządzania jest zbliżony do lokalnych stowarzyszeń. Podam prosty przykład. Małopolski Związek Piłki Nożnej ma 34 członków zarządu. Tak? Więc wyobraźcie sobie, y, szanowni państwo, jak wygląda posiedzenie takiego zarządu. No, przeforsowanie czegokolwiek tam y, na pewno wymaga dużej kultury dyskusji, żeby, żeby coś wydebatować. W pzpn mimo że zarząd też liczy 18 osób, czyli całkiem sporo, no to jednak zarządzanie odbywa się dużo bardziej korporacyjnie. Znacznie bardziej przypomina ten zarząd taką radę nadzorczą, która sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością prezesa i wiceprezesu, czyli tak zwanego prezydium. Czyli jest to coś, co, co zdecydowanie... Bardziej przypomina współczesną firmę niż lokalne stowarzyszenie to są oczywiście takie podstawowe różnice. Też sobie myślę, wiesz, że pewnie się zgodzicie lub nie, może ze mną, że stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej jest tak specyficznym stanowiskiem, że jak sobie wspominam poprzednich prezesów, że bardzo często stawali się takimi osobami raz że na świeczniku, ale jednak znaczna część społeczeństwa kibiców piłkarskich jest w stanie ukamienować prezesa, no bo jest to bardzo ryzykowne stanowisko. Czy ty masz jakieś Złote rady, takie jak omijać takie pułapki? A, to, zgadzam się co do diagnozy w 100%. Jak w trakcie tej kampanii. Przebywałem z prezesem w różnych środowiskach, to ludzie się licytowali, czy to jest druga, trzecia czy czwarta osoba w państwie. I oczywiście to, to jest coś bliskiego żart, żartowi. Tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście w, wśród opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście meczów piłkarskich, czy też dużych imprez, no, wszystkie oczy są zwrócone na prezesa. I ten prezes w dużej mierze odpowiada za to, w jakim nastroju budzimy się rano po meczu reprezentacji. I rzeczywiście ta rola. Ona zdecydowanie wykracza poza kompetencje. No bo pamiętajmy, Polski Związek Piłki Nożnej jest prywatną organizacją o charakterze stowarzyszeniowym. To nie jest organizacja publiczna, to nie jest podmiot państwowy. A jednak spoglądamy na prezesa PZPN-u bardziej jak na ministra niż na przedstawiciela jakiejś prywatnej firmy. Jeżeli chodzi o takie rady, co, co robić, żeby było dobrze, no to przede wszystkim dobrze się komunikować z otoczeniem. To znaczy, jeżeli prezes PZPN-u zapomni, o tym publicznym charakterze piłki nożnej, o tej specyfice, która sprawia, że cały naród patrzy na ręce, to wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że naród sobie sam zacznie dopowiadać, co tam się dzieje. W związku z czym moja rada dla prezesa, którą staram się na co dzień również realizować w praktyce, to jest taka, żeby dobrze się komunikować z opinią publiczną. Jeżeli ty nie będziesz komunikował, to, to komunikacja zrobi to za ciebie, czyli sama sobie dopowie. Czyli z jednej strony jest to stowarzyszenie, tak, bo ma status stowarzyszenia Polski Związek Piłki Nożnej, a z drugiej strony ma pewne obowiązki publiczne, zwłaszcza takie komunikacyjne zbliżone do organów administracji publicznej. To jest taka ciekawa specyfika tego, tego stanowiska właśnie związana z olbrzymim zainteresowaniem opinii publicznej tym, co się dzieje w PZPN. -ie. A jakim prezesem jest prezes Cezary Kulesza? Prezes Cezary Kulesza to jest osoba, którą poznałem jako znakomitego menedżera. I to, co mnie absolutnie zadziwiło w trakcie kampanii wyborczej, kiedy, kiedy pracowaliśmy na co dzień, to było to, że, że jak powszechnie wiadomo, jest to człowiek zamożny, który prowadzi biznesy w wielu branżach. Jakbym zaczął je tu wymieniać, to moglibyśmy nie skończyć przed północą. W wielu branżach, a mógł całkowicie poświęcić się kampanii wyborczej. Od rana do wieczora przez kilka miesięcy pracował w kampanii wyborczej. Ja tak się zastanawiałem, prezesie, ale to co się dzieje z tymi biznesami? A on mówi, ja jestem menedżerem. I w związku z tym ja odpowiadam za to, żeby wybrać dobrych, zaufanych, skutecznych ludzi, i oni wykonują te zadania. Ufaj, sprawdzaj, ale mimo wszystko oni wykonują te zadania. Ja nie steruję ręcznie tym mechanizmem. I to jest taka cecha, którą ja uznaję za najcenniejszą u prezesa. Znaczy prezes, jeżeli wie, że na danym stanowisku ma osobę, która się zna na rzeczy, która, której ufa to nie wtrąca się do jej spraw. Oczywiście sprawdza, oczywiście pyta, oczywiście weryfikuje rezultaty i raz na jakiś czas na pewno zada istotne pytania, ale potrafi delegować zadania. To jest wielka wartość. To jest wielka wartość, bo współpracowałem z różnymi ludźmi, zwłaszcza w środowisku piłkarskim, którzy niestety kierowali się tak zwanym mikromanagementem, czyli wszystko chcieli sami. Wszystko i wtedy nie pozwala to rozwijać skrzydeł. W momencie kiedy oddajesz decyzyjność i odpowiedzialność w ręce osoby kompetentnej, to daje to duże szanse na sukces. I to jest taka najważniejsza cecha, którą zobaczyłem w trakcie kampanii, która teraz rzeczywiście w PZP nie jest realizowana. A jakie zadania prezes Cezary Kulesza delegował dyrektorowi biura zarządu? O, Czym zajmuje się dobrze. dyrektor biura zarządu? Bardzo oczywiście ja w umowie mam pewien zakres obowiązków, których nie bym teraz zreferował, ale w skrócie moja rola jest bardzo prosta, żeby słowo prezesa stało się ciałem tak? Ja, ja tak definiuję swoje obowiązki. Czyli w momencie, kiedy, kiedy prezes podejmuje jakieś decyzje, wyznacza jakieś kierunki działania, to moją rolą jest przypilnować. Żeby tak się rzeczywiście zadziało w rzeczywistości. I z tego jestem rozliczany. Jeżeli prezes powie, proszę sprawić, żeby było tak i tak, proszę zorganizować to i to i to, to ja już ja do prezesa nie wracam, dopóki to nie zostanie wykonane. Takie są obowiązki dyrektora biura zarządu. Czy prezes powiedział ci, żeby wylosować w barażach Rosję, między innymi? Gdyby, Mówię, tak, tak, to się tak znakomicie. Wywiązałeś. Tak powiedział, to oczywiście bym to zrobił. Natomiast mieliśmy oczywiście wy, wyczułem ironię, uważam, że mieliśmy szczęście, mimo wszystko. Wszystko. Mimo wszystko mieliśmy szczęście, bo po przegranym meczu z Węgrami, wolałbym do tego nie wracać, no ale to od Was oczywiście zależy. Po przegranym meczu z Węgrami wszystkim się wydawało, że sprawa jest pozamiatana, że zaraz mamy pierwszy mecz na wyjeździe, a w drugim to na pewno zagramy na wyjeździe z Włochami i w ogóle będzie jedna wielka katastrofa. Tymczasem, mimo tego nieszczęsnego meczu z Węgrami, udało się osiągnąć rezultaty losowania, które są akceptowalne. I oczywiście, proszę, proszę Państwa, oczywiście, szanowni koledzy, to będzie ekstremalnie trudna wyprawa. Ta, ta, ta do Rosji. I potem szalenie trudny mecz w drugiej rundzie, jeżeli daj Bóg, awansujemy. Natomiast cały czas sprawa jest otwarta. Cały czas nie tracimy nadziei. No wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy pierwszy mecz mieli zagrać we Włoszech na wyjeździe. No to, to, to wtedy wiele osób już w ogóle by nie wpisywało do kalendarza tej daty, bo stwierdziłoby, że nie ma sensu na to tego pilnować i tego oglądać. Rozczaruję Cię, pewnie do meczu z Węgrami wrócimy, ale jeszcze zanim do, tego, zanim do tego wrócimy, to chciałem Cię spytać, bo z tego, co się orientuję, to chyba do jutra jest ostateczny termin zgłaszania stadionu do UEFA. Rozumiem, że tym priorytetem i tym pierwszym wyborem pozostaje Narodowy, ale wiem też, że musi być jakaś opcja rezerwowana wypadek, gdyby Stadion Narodowy ze wiadomych względów nie był gotowy na te, na te baraże. Jak to, jak to wygląda? Tak, ja potwierdzam, że PG Narodowy to jest priorytet i to z trzech Niezależnych powodów. Po pierwsze, największa pojemność 58 tysięcy z groszami. Po drugie, centralne położenie lokalizacja która na pewno ułatwia kibicą całej Polski uczestnictwo w tych meczach. I po trzecie zdecydowanie najlepiej rozwinięte strefy Business Hospitality nieporównywalnie większe. Niż na innych polskich stadionach. Oczywiście chodzi tutaj o tych kibiców biznesowych, którzy nie tylko są ważnym otoczeniem społeczno-gospodarczym PZP, no ale też zostawiają bardzo dużo pieniędzy w PZP, więc nam na tym zależy. Jeżeli jednak się okaże, że szpital na Narodowym nie zostanie zlikwidowany z oczywistych powodów, to wówczas mamy kilka opcji rezerwowych, wśród których prym wiodą. Od północy patrząc Gdańsk, Wrocław. I chorzów. I między tymi kandydaturami rezerwowymi toczy się zaciekła rywalizacja. Zresztą ta rywalizacja nie toczy się odnośnie tylko tego meczu Barażowego, ale toczy się w ogóle, od kiedy te Jasne. stadiony powstały. No bo wszystkim samorządom, które są, które władają tymi, tymi stadionami, zależy, żeby tam reprezentacja Polski przyjeżdżała. To jest duży prestiż. To jak teraz perspektywa wygląda tych najbliższych miesięcy? Czy wy musicie zgłosić do UEFA rezerwowy Stadion? Ewentualnie kiedy jest deadline, jeśli chodzi o, o ten mecz reprezentacji, miejmy nadzieję finałowe. Więc z punktu widzenia formalnego PZPN zgłasza jeden stadion, czyli zgłasza PGE Narodowy. Uh huh? Natomiast około stycznia zaczyna się taka logistyczna batalia z czasem, która polega na tym, że drużyna gości musi przyjechać na dany stadion, obejrzeć go, sprawdzić warunki, wynająć hotel, boiska treningowe i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym około połowy stycznia to jest ten moment, kiedy my jesteśmy zobowiązani nawet nie tyle formalnie, co lojalnościowo wobec drużyny gości, czyli i Szwedów, i Czechów, no bo obie drużyny będą to robić, że gramy tutaj, więc zapraszamy was tutaj, zobaczcie jak ten stadion wygląda, zobaczcie, jakie jest otoczenie i co możecie tutaj dookoła zorganizować. Więc będziemy obserwować sytuację i jeżeli nic niezwykłego się nie wydarzy, to dotychczas te statystyki przewidywania naukowców dotyczące rozwoju pandemii, one się bardzo dobrze sprawdzały. Znaczy, naukowcy byli w stanie ocenić, że szczyt tej i tej fali pandemii przypadnie mniej więcej w tym i w tym tygodniu miesiąca. I od kilku miesięcy te przewidywania się sprawdzają. Także jeżeli nic się niezwykłego nie zdarzy, na przykład z nowym wariantem, no bo to jest sytuacja nieprzewidywalna. To myślę, że w połowie, pod koniec stycznia, będziemy w stanie zapukać do właściciela stadionu i do operatora stadionu, czyli kolejno do Ministerstwa Sportu i do spółki PL2012. No i poprosić o takie gwarancje, że no, no szpital będzie zlikwidowany i będziemy mogli się tam zameldować w marcu. Tak jak powiedzieliśmy, będziemy wracać niestety do tego meczu z Węgrami, bo. Można chyba śmiało powiedzieć, że trochę nam się upiekło z tym losowaniem, mogło być gorzej, tak jak już wspominałeś, a to przez, można chyba tak powiedzieć, trochę niefrasobliwość trenera, być może Roberta Lewandowskiego. Powiedz, czy po tym wszystkim prezes Kulesza wziął selekcjonera na dywanik? Prożądał wyjaśnień? Spotkanie z selekcjonerem miało być dzień po meczu. I to było zaplanowane już dużo wcześniej. Natomiast te emocje po meczu z Węgrami były tak duże, że podjęliśmy taką decyzję, żeby jednak to spotkanie bezpośrednio po meczu się nie odbyło. I nie mówię tu tylko o naszych emocjach, które oczywiście buzowały, no tak jak każdego kibica. Ale mówię tu też o emocjach po drugiej stronie. Naprawdę nie da się konstruktywnie rozmawiać w takiej atmosferze, kiedy po obu stronach są wzajemne pretensje, pytania do wyjaśnienia, kiedy media atakują, szturmują, co się dzieje i tak dalej. W związku z czym podjęliśmy świadomą decyzję, że dzień po meczu się nie spotykamy, i umówiliśmy się na spokojnie, żeby jeszcze w tym roku się spotkać. I rzeczywiście do takiego spotkania dojdzie. W przyszłym tygodniu Paulo Sousa pojawi się w Polsce i będziemy już na spokoju rozmawiać, kiedy wiele spraw się wyjaśniło po tym meczu z Węgrami. Oczywiście rola mediów w tym też jest duża, bo naciskały na wiele stron tej całej sytuacji, żeby powiedzieć nieco więcej. No i wiemy dzisiaj już dużo więcej no, na ten temat. Powiedziałeś o emocjach ja powiem Ci szczerze, że oglądając konferencję prasową po meczową, nie widziałem Paulo Sousa, żeby był bardzo jakoś rozemocjonowany, chyba, że dobrze to ukrywał. Yy, ale też sobie myślę, czy po tym meczu z Węgrami na Stadionie Narodowym akcje Paulo Sousa u prezesa Kuleszy spadły? Więc ja Będę to powtarzał bez zawahania. Dopóki Paulo Souza jest selekcjonerem reprezentacji Polski, a jest, bo ma ważny kontrakt, to cieszy się naszym pełnym zaufaniem. Znaczy, nigdy nie usłyszycie Państwo od nas jako media takiego zawahania pod tytułem: A nie, nie, no rzeczywiście ten Paulo Souza to już nie, nie, proszę Państwa. Paulo Sousa jest selekcjonerem reprezentacji Polski, ma kontrakt do końca marca i daj Bóg, ten kontrakt się z automatu przedłuży do końca roku, bo wtedy to by, było, to by oznaczało, że, że awansowaliśmy do Kataru. I to jest wszystko, co w tej sprawie mogę powiedzieć i tego się będziemy trzymać, bo jakiekolwiek rozważania w tej dziedzinie, czy, czy, czy to, to zaufanie spada, czy, 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 czy sytuacja Paulo Sousy jest w jakiś sposób nieuregulowana, one po prostu szkodzą sprawie. Także my nawet nie przekraczamy tego progu, rozważań. Paulo Souza jest selekcjonerem, cieszy się pełnym wsparciem prezesa i zarządu. Czy ja dobrze rozumiem, że w momencie, kiedy wywalczymy awans do yy, mundialu, to ta umowa będzie przedłużona do końca roku, czyli do zakończenia turnieju? Dokładnie. Takie są jej zapisy. No i oczywiście wszyscy mamy taką nadzieję, że Paulo Souza zostaje z nami do końca roku. Oczywiście, mówię, mówię to, to nieco, prawda, yy, jest, to, jest to jakiś taki paradoks, bo wiele osób uważa, że yy, w mediach, w opinii publicznej, że Paulo Souza po tym meczu z Węgrami stracił taką legitymację do pełnienia funkcji selekcjonera. Słyszałem takie głosy. Natomiast nie, proszę Państwa, ja wierzę w to i mam nadzieję, że Paulo Souza zostaje z nami na dłużej, bo to by znaczyło, że awansowaliśmy do Kataru. Tak jak powiedziałeś wcześniej, tutaj z jednej strony oczywiście trener Souza cieszy się Waszym poparciem, ale powiedziałeś, że były wzajemne pretensje. O ile pretensje Cezarego Kulesz możemy zrozumieć, to jakie pretensje mógł mieć trener Souza? Przez wzajemne pretensje, ja rozumiem całą tę dyskusję, która odbyła się po meczu. Bo po meczu nagle zaczęło się takie licytowanie, kto ponosi większą winę za to, co się wydarzyło. No i niektórzy mówili ponosi winę Paulo Souza, bo jako selekcjoner odpowiada za to, kogo wystawia w składzie. Drudzy mówili, odpowiada Robert Lewandowski, no bo tu, i tu cała lista różnych argumentów, które się, które się pojawiały. Trzecia, gdzieś tam nawet słyszałem, że odpowiada PZPN i prezes Kulesza. Właściwie to do dzisiaj nie wiem, dlaczego miałby za to odpowiadać, no ale rzekomo odpowiada. Więc chodzi mi o to, co się działo w opinii publicznej. Ta dyskusja była szalenie gorąca i dopóki ona się nie ustatkowała, też dopóki Robert Lewandowski pewnych rzeczy nie wyjaśnił. Nie opowiedział, dopóki Robert Lewandowski nie wrócił znowu na piedestał każdego polskiego kibica po tym wspaniałym wyniku, który osiągnął w, w, w plebiscycie Złotej Piłki, chociaż jak wiadomo. Jest niedosyt. Jest niedosyt. To, to, to nie było takiej przestrzeni do spokojnej, merytorycznej dyskusji. Ja tylko taka mnie interesuje. Znaczy, nie interesuje nas taka dyskusja pod tytułem: Skończył się mecz, no to teraz sobie wszystko wyjaśnimy. No bo to często kończy się tak jak starcie pomiędzy Aleksem Fergusonem a Davidem Beckhamem, po którym Beckham niedługo później odszedł do Realu Madryt z, z rozciętym zdaje się łukiem brwiowym. Nie wiem, czy pamiętacie, że Aleks był tak się wściekł po meczu tak. przegranym, że kopnął but I, tam, tam. i ten but rozciął łuk brwiowy Davidowi Beckhamowi. Przynajmniej taka była oficjalna wersja. Trener Paulo Souza, jak powiedziałeś, przyjedzie w przyszłym tygodniu, tak? Dobrze usłyszałem, do Polski. Jaki jest program wizyty? Program wizyty jest szalenie krótki pod naszym względem, bo, bo Paulo Souza ma porozmawiać z prezesem i to jest coś, co, co nas przede wszystkim w tym, w tym względzie interesuje. To znaczy to spotkanie jest niezwykle ważne i ono odbyłoby się nawet... Gdybyśmy mecz z Węgrami wygrali wysoko i lekko, bo uważamy, że taka regularna komunikacja z trenerem jest ważna. Ale uwaga, kiedy mówię o regularnej komunikacji prezesa z trenerem, to nie mam na myśli takiej sytuacji, że prezes na bieżąco briefuje trenera, jak ten ma się zachowywać. Nie, proszę państwa, też pojawiły się w mediach takie, o, że to prezes niewłaściwie nie zareagował, bo jak poznał skład, to powinien był tupnąć nogą i powiedzieć, Lewandowski do składu. Proszę państwa, to po pierwsze. Prezes nie jest od tego, żeby ustawiać skład, ani od tego, żeby ustawiać taktykę. I jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że prezes zacznie decydować, kto ma grać, a kto ma nie grać, no to, to właściwie to po co my zatrudniamy tego trenera? To postawmy tam jakiegoś słupa z uprawnieniami, no i prezes będzie wystawiał skład. Jeżeli rozmyjemy odpowiedzialność, jeżeli rozumiemy odpowiedzialność, to nie ma to żadnego, żadnego sensu. No to oczywiście jest prawdą, co mówisz. Myślę sobie tak, czy prezes Kulesza ma jakieś uwagi do działalności Paulo Souza na płaszczyźnie kadry? No. <laughs> Nawet jeżeli jakieś są, proszę Państwa, to z całą pewnością najpierw musi usłyszeć Paulo Souza, a nie szanowni słuchacze. Chociaż kto wie, różnie to bywało w historii ludzkości i historii polskiego sportu, ale tak jak mówię, na pewno to będzie bardzo otwarta rozmowa. Ja już byłem przy kilku rozmowach. Kuleszy z Sołzą, i za każdym razem panowie wywalali na stół wszystko, co mieli do powiedzenia, i to były bardzo konstruktywne rozmowy. Natomiast to doceniam też w prezesie. Yy, doceniam, że on nigdy nie przekroczył granicy, gdzie ktoś mógłby powiedzieć: Wywierasz presję na selekcjonera. To znaczy, wiecie, bo presję nie musisz wywierać w sposób bezpośredni. Pod tytułem: O, życzyłbym sobie, żeby w tym meczu zagrał ten i ten. Na przykład Kamil Grosicki, bo wiemy, że prezes lubi się z Kamilem, to mówi: No to. Po, proszę powoływać Kamila Grosickiego. Presję czasami można wywrzeć takim nierozsądnym, nawet stwierdzeniem, sugestią pod tytułem. A nie myślał trener, żeby tego Grosickiego powołać? Podaję podaj taki przykład. I, i, I po takim sformułowaniu, no, u tego trenera w głowie już pewne koszmarki mogą powstawać. Więc prezes Klosza szalenie się pilnuje, żeby takiej presji na selekcjonerzy nie Co do tych wszystkich spraw odnośnie składu i tak dalej, takich już, za które odpowiedzialny jest w 100%, jak nie mam Paulo Soza. oczywiście się zgadzam, natomiast myślę sobie też o jakichś ustaleniach wspólnych, na przykład czy ma taką uwagę, że może się powi powinien pojawiać w Polsce selekcjoner częściej, obserwować jakieś mecze lub nie, albo... Ekstra klasy do tak, tego dążymy tak, to... na pewno. My, my też komunikowaliśmy to, że podczas tej ostatniej rozmowy, ostatniego spotkania między oboma pana, panami w październiku, bo to było podczas zgrupowania październikowego, prezes to klarownie wypowiedział, że byłby szczęśliwy, gdyby Paulo Souza raz na jakiś czas pojawił się na meczu ekstraklasy. Mała presja się Raczej pojawiła. Części, ale, ale to zwróćmy uwagę, że to presja, ale nie wchodząca w kompetencje trenera. To znaczy, to, to, to nie jest presja dotycząca tych twardych właściwości trenera, tylko presja raczej dotycząca sposobu funkcjonowania na co dzień, czyli sposobu realizacji kontraktu. I, i, i z, prezes, z ust prezesa Kuleszy padły mniej więcej następujące słowa, że byłby szczęśliwy, bo on nie ma wątpliwości co do tego, że trener ma ogląd sytuacji i wie kogo selekcjonować. Ale z punktu widzenia tych zawodników w Polsce, Podnosiłoby to prestiż tych rozgrywek, gdyby raz na jakiś czas selekcjoner pojawił się na meczu ekstraklasy. Wtedy zawodnicy od razu, oj, jest selekcjoner, może się postaram, może uda mi się awansować. Czyli, czyli innymi słowy, my mamy zaufanie do trenera pod, w tym względzie, że on obserwuje zawodników. My wiemy, że on ogląda mecze, my wiemy, że jego asystenci jeżdżą, my wiemy, że ma dostęp do transmisji ekstraklasy i na tej podstawie również może oceniać zawodników, ale z perspektywy samej ligi byłoby to wskazane, gdyby raz na jakiś czas się pojawił i taka sugestia padła w jego kierunku. A czy w przyszłym tygodniu jak trener się pojawi, to będzie na jakimś meczu ekstraklasy czy raczej odpuści? Wiem, że są takie przewidywania, ale znowu nie chcę tego ujawnić, zanim Paulo nie podejmie stosownej decyzji. To już zostawmy to jemu do zakomunikowania. To jeszcze chcieliśmy Cię spytać o tę aferę podsłuchową? Czy jakieś nowe wątki się pojawiły, coś możesz więcej powiedzieć, jak to śledztwo się rozwija? No, dzisiaj się spotykamy w, u, u Was tutaj w studiu, ale kiedy rozmawiam z jakimiś przedstawicielami mediów w pzpn to często pada pytanie: A czy oprócz naszych słuchaczy też ktoś inny nas słucha? Taki, taki żarcik <grym> branżowy. Rzeczywiście to było zdarzenie, które też zdefiniowało początek tej kadencji zdefiniowało w tym sensie, że spośród tysiąca artykułów na temat rozpoczęcia kadencji Kuleszy 30% dotyczyło, oczywiście teraz tymi liczbami strzelam, ale olbrzymia liczba dotyczyła właśnie tego zdarzenia. I nie ukrywam, że całą organizacją to wstrząsnęło. To znaczy zostały wprowadzone nowe procedury itd. itd. Natomiast śledztwo cały czas się toczy jest po stronie odpowiednich organów ścigania i wiadomo mi, że Trwa bodajże, no wiem, to jest sprzed tygodnia lub dwóch, że trwa oczekiwanie na opinię biegłego i po tej opinii biegłego zostaną podjęte decyzje o kolejnych krokach. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę tego sprzętu, bo przypominam, że był to podsłuch radiowy, prawdopodobieństwo wykrycia sprawcy jest stosunkowo niewielkie. Tyle, tyle mi wiadomo, bo też przysłuchuję się różnym ekspertyzom, jest niestety niewielkie, a wynika to z faktu, że podsłuch radiowy nadaje i ten, kto zna częstotliwość radiową, może odbierać ten, ten dźwięk. Natomiast nie ma, niestety, technicznych możliwości wykrycia, dokąd ten sygnał jest wysyłany, tak jak w przypadku innych rodzajów podsłuchu, takich jak podsłuch GPS. Tak? Kiedy, kiedy wiemy, gdzieś, są możliwością gdzie na przykład wysyłany. tego, kto, ten, bo ktoś musiał jednak zamontować ten podsłuch, ktoś musiał wejść do gabinetu, czy jeżeli chodzi o na przykład nagrania z kamer, czy to może w jakiś sposób pomóc? To oczywiście monitoring został przekazany organom ścigania, więc. Zakładam i jestem przekonany, że organy ścigania zrobią z niego właściwy użytek. Ale urządzenie było tak małe. Tak małe, że, że zapewne nie będzie widać, jak ktoś wnosi wielkie pudło i wypakowuje z niego ten podsłuch. Więc trudno mi y, powiedzieć, co się, co się ukaże w wyniku analizy tych materiałów. Nie zmienia to jednak faktu, że, że my nie chcemy spekulować, bo mm, po pierwsze byłoby to nieuczciwe z naszej strony. Nie mamy żadnych podstaw, żeby czynić takie spekulacje. Y, a po drugie sama ta myśl o tym i sama analiza, ona jest przerażająca. Że, kto chciał nas podsłuchiwać i... i, i po co, bo niezależnie od tego, że PZPN to jest oczywiście firma, w której odbywają się również ważne negocjacje, tam się toczą no, no, no duże sprawy też kontraktowe I, i nikt nie powinien tego z zewnątrz słuchać ze względu na interes, na tajemnicę handlową tej firmy, no to, to po prostu samo w sobie jest takie. Nieprzyjemne. Nie wiem, czy panowie byli kiedyś podsłuchiwani. Wie, wiecie, nie o wiemy, tym, że o tym wiem, że byliście podsłuchiwani, ale jest to nieprzyjemne uczucie i samo myślenie o tym, komu mogło na tym zależeć, też wzbudza lekkie drgawki niepokoju. Wiesz, co, spinamy chyba klamrą trochę naszą rozmowę. Ale ja bo ja mam na koniec tylko jedno życzenie, bo może prośbę. Wrócimy jeszcze do tego, że byłeś speakerem. Czy mógłbyś? E, takim głosem spikera powiedzieć, że ja <laughs> strzeliłem gola dla reprezentacji Polski, nie wiem, na przykład w finale e, Mistrzostw Świata meczu z Brazylią. Włosi mówią, że gol w ostatniej minucie jest, że kobieta może być piękna jak gol w ostatniej minucie, więc niech będzie, że w ostatniej minucie. E, o ile nie wypadłem z wprawy, to spróbuję. Spróbujmy. Dobra. Szanowni Państwo! 42 minuta spotkania. Bramkę dla reprezentacji Polski zdobył Krający z numerem dziewiątym Krzysztof! No i tu kibice powinni odpowiedzieć, ale widzę, że usnęli. Wilanowski, tak jest. A ale jest, necessary... marzenia się podobno. Trwają spory, <society> pod po <Cul> spory podobno po wideo. Ja bym powiedziałem o tym, że spieliśmy trochę tą, klamrą tę tą naszą rozmowę, bo, bo pamiętasz, zaczęliśmy od tego, y, czy w polskiej piłce jest jeszcze wiele do zrobienia i czy mentalnie gdzieś się to wszystko y, y, posunęło do przodu, a, a kończymy trochę aferą podsłuchową, więc. Więc najwyraźniej jest jeszcze sporo do zrobienia. No, chociaż um, oglądaliśmy na pewno wiele filmów, w tym szpiegowskich, i wiemy, że moglibyśmy nawet zaryzykować taką tezę, że ten posłuch to w ogóle podnosi rangę naszej organizacji. Skoro ktoś chce nas słuchać, no to znaczy, że jesteśmy naprawdę ważni. I tak, proszę Państwa, mówi dyrektor e, biura zarządu, który widać sprawdza się w, rolę, w swojej roli bardzo dobrze, czyli szklanka do połowy cały czas pełna. Tak jest, miejmy nadzieję, że tak, że tak będzie dalej. Piotr Szefer, dziękujemy bardzo. Bardzo Dzięki. miło, dziękuję.